Nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez barszczu z uszkami. Ja się nie mogę doczekać tej potrawy. Jem oczywiście barszcz w ciągu roku, ale ten wigilijny smakuje najlepiej. Wiadomo, też w innym gronie i z choinką w tle. No i jeśli chodzi o uszka, to już od dziecka pobijam rekordy. No i zobaczymy, ile będzie w tym roku. Może Jagna mi trochę pomoże. Nie słychać, ale mieszkam w Polsce już 20 lat. Ale nie słychać, wiem o tym, ale trudno. I nie wyobrażam nasza kolacja wigilijna, święto Bożego Narodzenia bez te pierogi, które przygotuje żona. Naprawdę, nie wyobrażam kolacja wigilijna bez pierogi, które przygotuje moja żona. Voilà. Kochani, nie może być święta Bożego Narodzenia u mnie w menu bez barszczu. Taki mocny barszcz, taki na zakwasie, gdzie jest duża ilość czosnku, a później jak się go gotuje, to z dużą ilością majeranku i pieprzu. No nie mogę przyjść obok nieobojętny, po prostu nieobojętny. Ja kocham barszcz i uważam, że barszcz na święta, jak zabraknie, to nie są prawdziwe święta. Dodatkowo do tego barszczu wszyscy mi mówią uszka. Nie! Dobry pasztecik drożdżowy z kapustą i z grzybami w środku. I moczysz to, i gorący, i popijasz tym barszczem, który cię wykręca, bo jest tak duża ilość czosnku i pieprzu, że to po prostu cię budzi. To jest dla mnie święto.